W filmie tym zobaczycie dwa przykłady znajdowania funkcji odwrotnych. Samo pojęcie funkcji odwrotnej zostało omówione w innym filmie, także tutaj je tylko króciutko przypomnę, a skupię się na przykładach. A więc, co to jest funkcja? No, funkcja to jest coś takiego, co z danego argumentu x, no zwykle nazywamy go x, w jakiś tam sposób, czyli z jednej liczby, produkuje nam inną liczbę, którą zwyczajowo nazywamy y, tak? Czyli piszemy to y równa się f od x. No i to f jest konkretne, prawda? Znamy ten przepis, prawda? Tak jak tutaj, dla tej funkcji f od x to jest minus x plus 4. Teraz, jeżeli funkcja odwrotna istnieje, to jest to funkcja, która z y robi x. Innymi słowy, to równanie musimy rozwiązać względem x. I teraz przechodzimy do konkretnego przykładu. F od x jest równe minus x plus 4. Tu jest wykres tej funkcji i chcemy znaleźć f do minus pierwszej, funkcję odwrotną do funkcji f. Czyli piszemy nasze równanie y równa się minus x plus 4 i rozwiązujemy je względem x. No, to jest bardzo proste równanie, czyli jeszcze raz je tu może napiszę, minus x plus 4, no to jak je rozwiązujemy? Tak, chcemy mieć względem x, czyli tak, odejmujemy 4 od obu stron w ten sposób otrzymujemy y minus 4 równa się minus x i mnożymy przez minus 1 obie strony i otrzymujemy minus y plus 4 równa się x. Czyli to jest nasze rozwiązanie i to jest zależność x od y, to jest właśnie funkcja odwrotna. Czyli f do minus pierwszej od y równa się minus y plus 4. No i to jest oczywiście dobre rozwiązanie, ale zwyczajowo, prawda, chcemy nazywać argumenty funkcji x. No, czyli jeszcze możemy tutaj zamiast y wstawić x, prawda? Jak się nazywa argument jest bez znaczenia, czyli f do minus pierwszej od x to jest minus x plus 4. To jest funkcja odwrotna. A teraz, jeżeli porównamy ją z naszą funkcją f, to co my widzimy? Że to wyrażenie to jest to samo. Czyli nasza funkcja to była minus x plus 4, to była wartość funkcji w punkcie x, a wartość funkcji odwrotnej jest też minus x plus 4. Czyli te dwie funkcje są tak naprawdę tą samą funkcją. Czyli ta funkcja f jest odwrotna do samej siebie. No i teraz, jeżeli przypomnimy sobie, że wykres funkcji i wykres funkcji odwrotnej są symetryczne względem prostej y równe x, czyli tej takiej prostej, która tutaj to jest prosta, powiedzmy, że ona jest prosta, y równe x, no to jest prosta minus x, współczynnik kierunkowy jest minus x minus 1, czyli tu jest kąt prosty. A więc ta prosta czerwona jest prostopadła do prostej y równe x. Wobec tego ona jest symetryczna względem tej prostej, czyli funkcja odwrotna ma ten sam wykres. No i to się objawia też tym, ma ten sam wykres, czyli ten sam wzór. Znaczy funkcja odwrotna jest tą samą funkcją. Funkcja odwrotna do f w tym wypadku jest tą samą funkcją. Dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu. A w kolejnym przykładzie mamy
f od x równe 2x minus 1 i znowu chcemy znaleźć f do minus pierwszej, czyli tak jak poprzednio, no musimy rozwiązać równanie y równe 2x minus 1, no i chcemy je rozwiązać względem x. No to tutaj dodajemy 1 do obu stron. Tak, i otrzymujemy 1 plus y równa się 2x. No i teraz dzielimy przez 2. Czyli tutaj po prawej stronie dostajemy x równa się, może napiszę tak, 1 druga plus y przez 2. Tak, i ta zależność mówi, że funkcja odwrotna do funkcji f w punkcie y to jest właśnie y przez 2 plus 1 druga, czy też zamieniając nazwę argumentu y na x mamy f do minus pierwszej od x, czyli funkcja odwrotna to jest x przez 2 plus 1 druga. Może jeszcze narysujmy wykres, naszkicujmy wykres tej funkcji. Czyli tak, w punkcie 0 ona jest 1 druga, czyli tu. W punkcie 1 jest 1, w punkcie, no może jeszcze weźmy punkt, w punkcie 3 jest 2, tak? Raz, dwa, trzy, dwa. No i w punkcie powiedzmy minus 3 to jest minus 3 drugie plus 1 druga, czyli minus 1. Tak. Minus 3 minus 1. No i to jest jakiś taki wykres. No to jest też linia prosta. No i znowuż te wykresy powinny być symetryczne względem tej prostej tutaj. Y równe x. No to mniej więcej jakoś widać na tym rysunku. No to jest y równe x. Czyli funkcja odwrotna jest x plus 2 plus 1 druga.